Witam serdecznie na Kongresie Przyszłości. Moim i Państwa gościem jest kandydat na prezydenta Olsztyna z ramienia Lewicy, Bartosz Grucela. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Był pan wczoraj na meczu AZS-u? A byłem, jak najbardziej. Bardzo lubię kibicować olsztyńskim drużynom, zarówno i piłce, w siatkówce. Pytam, bo jednym z pańskich postulatów jest właśnie pomysł, żeby bilet na mecz, czy Stomilu, czy AZS-u, był również biletem na komunikację miejską w Olsztynie, tak. Czy na autobus, czy na tramwaj. Jak to zrobić? Tak zwany bilet na sportowo. Chcielibyśmy również, takie samo rozwiązanie było przy większych wydarzeniach kulturalnych, nie tylko na sportowych, ale bilet na sportowo ładnie brzmi po prostu programowo. Głównie chodzi o to, że na 2 godziny przed rozpoczęciem meczu, 2 godziny po rozpoczęciu meczu, bilet, który jest zakupiony na mecz, uprawnia do podróżowania komunikacją publiczną. Głównie założenie jest takie, żeby trochę pomóc podpromować nasze drużyny występujące w najwyższych rozgrywkach, ale również, żeby zniwelować ruch samochodowy, bo żeby zachęcić mieszkańców do przesiąścia się na komunikację publiczną i tym dojechać na mecz. No, przed poprzednim meczem AZS-u były takie ujęcia z osiedla Kormoran, na którym jestem radnym, gdzie właściwie samochodów wjeżdżali do parku osiedlowego i parkowali na trawnikach osiedlowych. No więc pokazuje to, że mamy zbyt dużą ilość samochodów, a potrzebujemy jakiś sposób, inny sposób na rozwiązanie tego problemu. Więc są taki bilet komunikacyjny jak najbardziej. W pańskim programie znajdziemy też kilka innych rozwiązań komunikacyjnych, między innymi chociażby bilet za 2 zł, 30-minutowy, z tego co kojarzę. 15-minutowy. Obecnie są 30-minutowe bilety za 4 zł. Chcielibyśmy wejść rozwiązaniem takim, jak mają inne miasta wojewódzkie. Czy Olsztyn właśnie akurat tego potrzebuje? Czy jesteśmy wystarczająco dużym miastem na taki bilet? Zdecydowanie, dlaczego miałby nie potrzebować? W sensie większość naszych podróży możemy, chodzi o to głównie wprowadzenie takiego biletu, ma za zadanie zachęcić mieszkańców miasta do częstszych podróży komunikacją publiczną, rezygnacja ze swojego transportu indywidualnego, przejście do komunikacji publicznej. Często jest tak, że w naszym mieście musimy podjechać 2, 3, 4 przystanki. Zdecydowanie 15 czy 10-minutowy bilet, bo to może być również 10-minutowy bilet, taki szybki bilet do szybkiego skasowania. I to chcielibyśmy prowadzić. A tam, gdzie nie możemy dojechać autobusem czy tramwajem, możemy też dojechać koleją. I między innymi kolej aglomeracyjna olsztyńska, kolej miejska jest również punktem pańskiego programu. Jeden z pomysłów programu jest wprowadzenie kolei aglomeracyjnej, szybkiej kolei miejskiej. Mamy nowo wybudowane przystanki na linii do Gutkowa. Nic nie stoi na przeszkodzie, by dogadać się z kolejarzami i prowadzić naszą kolej miejską. Zresztą to od wielu lat jest gdzieś tam w planach. Mamy też w naszej ekipie Lewicy do Rady Miasta specjalistę zajmującego się transportem, pana Ryszarda Kucia. Mamy przemyślane, chcemy, żeby co 15 minut jeździł pociąg ze stacji Jąkowo do centrum miasta i po prostu dowoził osoby, też również zaproponować alternatywne sposoby dojeżdżania do miasta. No bo właśnie mieszkańcy Olsztyna bardzo często narzekają na korki, ale te rozwiązania mogą pomóc rozładować właśnie te napięcie samochodów w mieście. Nie wszystkie, to nie jest tak, że za dotknięciem magicznej różdżki, ale mamy tutaj, szczególnie w tym północno-zachodniej części miasta, właśnie przy ulicy Bałtyckiej, która się nam bardzo często i mocno korkuje codziennie rano, czy artyleryjska, stara artyleryjska na powrocie, no to wprowadzenie komunikacji szynowej, kolei miejskiej byłoby rozwiązaniem na tu i teraz, które mogłoby po prostu dać alternatywny sposób dojazdu do miasta, żeby nie trzeba było wybierać swojego po prostu transportu samochodowego. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo.